Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień, Dzień dobry. dobry. Czy płacze Pan już po Dariuszu Piątkowskim, który do wczoraj był e, ministrem edukacji narodowej? Znaczy, osoba pana ministra aż tak wielkich emocji we mnie nigdy nie wywoływała i jego brak zapewne także nie skłonił mnie do zmiany tej postawy. No braka na tym, że pan minister raczej był takim administratorem, był następcą pani minister Zalewskiej. No, miał jedno nie zawsze czarno zalety: nie próbował niczego takiego rewolucyjnego w tej oświacie zrobić, nie próbował cisnąć piętna. Na, na tym segmencie życia poprzez jakieś mniej czy bardziej przemyślane, a na pewno niepotrzebne w edukacji pomysły, także no, zarządzał, funkcjonował, trafił na trudny czas, nie za bardzo sobie w tym, tym trudnym czasie radził, więc... Yy. Jakby osoba pana ministra przejdzie do historii jako ten, który był. A oglądał pan wczoraj jego konferencję prasową przed siedzibą Menu, na której skarżył się, że jacyś bandyci, tak. idioci wymalowali na murze imiona, dzieci LGBT, które popełniły samobójstwo. Tak, oglądałem i, i ja na Twitterze zamieściłem taki wpis, gdzie w zasadzie warto byłoby mówić o problemy, który spowodował, że te napisy się pojawiły, a nie o dewastacji tego budynku. Bo jadąc tutaj do Państwa do studia widzę, że ekipa sprząta i za pięć minut nie będzie śladu po fizycznie tych, tych malowidłach, ale problem zostanie i to jest potężna sprawa, która, jest, która się cieniem kładzie na, na, na niestety funkcjonowanie polskiego systemu, na to, co dzieje się niestety w tej przestrzeni publicznej, na to, że ta młodzież czuje się pozostawiona sama sobie albo wręcz zaszczuta i, i doprowadza do tak dramatycznych, tragicznych i nikomu niepotrzebnych wydarzeń. I o tym powinniśmy z ministrem edukacji narodowej mówić. O tym powinniśmy dyskutować, co zrobić, żeby ta szkoła była otwarta, przyjazna, nie na zewnątrz, nie na pokaz, tylko wtedy, kiedy ten młody człowiek wchodzi ze swoimi problemami, różnymi problemami do szkoły, żeby tam mógł się spotkać z pełną akceptacją, wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu tych problemów on i jego rodzice. A, a niestety, niestety w wielu wypadkach tak nie jest. No to jak to będzie, kiedy. Ministrem edukacji zostaje człowiek, który um, nie sprawia wrażenia, jakoby miał zamiar się zajmować tymi problemami. Człowiek, który mówi brońmy nas przed ideologią LGBT, skończmy słuchać tych idiotyzmów, o jakich. Prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Przemysław Czarnek, nowy minister edukacji. No tak, no To są cytaty, które od dłuższego czasu funkcjonują w przestrzeni medialnej, i, i wydaje mi się, że to jest, to jest osoba, która w, z katalogu tych, które mogłyby być brane pod uwagę jako potencjalni ministrowie edukacji, albo się w ogóle w tym zestawie nie powinna znaleźć. Albo też zanim obejmie tę funkcję, powinno się wytłumaczyć z tego rodzaju stwierdzeń, dlatego, że on nie będzie ministrem edukacji narodowej w jakiejś wyimaginowanej rzeczywistości, tylko będzie ministrem edukacji narodowej tym pierwszym nauczycielem także dla tych, o których w tak skandaliczny sposób się wypowiadał. To jest ogromne ryzyko. Powołanie pana, pana Czarnka na stanowisko ministra edukacji narodowej, bo to jest tak, jakbyśmy. Lisa wpuścili do kurnika, wierząc, że akurat ten egzemplarz będzie wegetarianinem. A jak to pan myśli, plazy, dlaczego go wpuszczono do tego kurnika? Bo niektórzy <laughs> przedstawiciele opozycji mówią, że to jest jakby policzek wymierzony tym wszystkim, którym zależy na polskiej szkole. No tak, ale ten cel polityczny, który ktoś tam sobie zarysował, moim zdaniem jest ostatnim z tych, które powinien realizować minister edukacji narodowej, jeżeli w ogóle. Dlatego, że my dzisiaj nie potrzebujemy jakiejkolwiek batalii politycznej, nie potrzebujemy ministra, który będzie frontmenem na polu walki ideologicznej, bo tego nie potrzebuje szkoła, tego nie potrzebują uczniowie, tego nie potrzebują rodzice, nauczyciele. Więc nie wiem, jaki zamysł polityczny temu towarzyszył i czy, czy ktoś w ogóle się nad tym zastanowił, powołując tak kontrowersyjnie, Inną osobę na, na ten urząd. Dzisiaj nas bardziej by interesowało to, co pan minister Czarnek ma nam do zaproponowania z punktu widzenia walki z bieżącą sytuacją, czy przeciwdziałanie bieżącym problemom szkoły. Co pan minister ma nam, do, nauczycielom do zaproponowania z punktu widzenia organizacji oświaty, ewentualnie dyskusji o tym, co zrobić, żeby zniwelować katastrofalne skutki reformy Anny Zalewskiej. No, co zrobić, żeby ta sytuacja materialna nauczycieli była zupełnie, zupełnie inna, niż jest obecnie. Więc to są tematy, z którymi minister edukacji, nowy minister edukacji powinien przyjść do resortu. Natomiast jeżeli pan minister Czarnek będzie miał za zadanie realizowanie w sposób praktyczny, czy materializowanie w sposób praktyczny tych swoich wypowiedzi, no to powiem, że, że wie jej grozą. Nie tego na pewno oczekuje Polska Szkoła. To ja przeczytam jeszcze jedną wypowiedź pana Czarnka. Zawsze będę przeciwnikiem promocji zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. I żaden rektor, żadna konferencja rektorów szkół wyższych mi tego nie zabroni. No tak, no z jednej strony chciałbym powiedzieć coś, jakby na korzyść pana ministra, aczkolwiek. Mam pustkę w głowie w tym momencie, chociaż zdaję sobie sprawę z faktu, że, że, że być może na użytek, nie wiem, takiej doraźnej poprawy swojej pozycji, czyli zaakcentowania swojej pozycji politycznej jako posła, jako reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, być może te wypowiedzi się pojawiały, ale one się nigdy nie powinny pojawić w ustach człowieka wykształconego, profesora kulu, kogoś to. Miałby ambicje bycia ministrem edukacji narodowej, bo one, one są generalnie hańbiące z punktu widzenia człowieka. A, a on ma zamiar, obejmie urząd ministra edukacji narodowej, mając pod sobą, przepraszam za to określenie, prawie 700 tysięcy nauczycieli, bez mała 4,6 miliona dzieci z różnymi problemami. I on nie może powiedzieć, że jestem ministrem edukacji narodowej tylko dla tych, którzy akceptują moje poglądy, zgadzają się z moimi opiniami. I, i to powoduje, że naprawdę zamysł polityczny, który komuś, te, temu towarzyszył, komuś towarzyszył przy powoływaniu pana ministra Czarka był, był no, co najmniej zły, niestosowny. I, I nie ukrywam, że osoba pana ministra będzie budziła emocje, kontrowersje przez cały chyba okres swojego urzędowania. Chyba, że, chyba, że pan minister powie tak, przepraszam, to było opinie, które były na zupełnie inne okoliczności wypowiadane. E, ja za nie przepraszam, a, a teraz próbujemy w sposób normalny ale zarządzać. Myśli, pa, myśli pan, że to zrobi? E, no, Byłoby naiwnością z mojej strony, gdybym wierzył, że, że pan minister się o coś takiego pokusi, ale to, to byłoby dobrym otwarciem z jego strony, gdyby powiedział tak, no powiedziałam parę głupich rzeczy. A, ale dzisiaj obejmując ten urząd... Absolutnie będę stał na straży tego, aby oświata rzeczywiście była wolna od tego rodzaju hańbących wypowiedzi czy niedoborzy działań. Mówił pan dużo o zamysłach politycznych, a ja bym chciała zapytać, jakie mogą być skutki tej decyzji, że Przemysław Czarnek został ministrem edukacji. Jak jego postawa, jego osoba będzie wpływała na przykład na nauczycieli? Jak to wpłynie na obecność edukatorów seksualnych w szkole? No tak, ale zwróćmy uwagę na to, że on będzie ministrem edukacji i nauki, obejmie Także e, szkoły wyższe. No i żadnej konferencji pracy... rektorów nie będzie się kłaniał, prawda? No zapewne będą tacy i nauczyciele, i uczniowie, i być może rektorzy, którzy nie tyle może podzielają, bo to byłoby zgroza, te opinie werbalizowane przez pana ministra, ale być może ten taki skrajny prawicowy nurt będzie z tego faktu zadowolony. Ale to jest zdecydowana mniejszość. Zupełnie czego innego dziś oczekuje zarówno oświata, jak i, jak i szkoły wyższe. My się zastanawiamy z jakim projektem, z jakim pomysłem Pan minister przyjdzie biorąc pod uwagę reformy Zaleckiej, reformy Gowina i co ma nam do zaproponowania zarówno jednemu, jak i drugiemu środowisku osoba, która ma zawiadywać tą przestrzenią publiczną przez jakiś tam czas. Natomiast nie mamy już wiedzy o jakimkolwiek dorobku, jakichkolwiek dokonaniach, jakichkolwiek doświadczeniach pana ministra to po pierwsze. Nie wiem, jakim był administratorem w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Pan a to... próbował się dowiedzieć. Tak, próbował się dowiedzieć. To wiedza nasza jest w tym zakresie dosyć ograniczona. Być może po prostu nie ma o czym także mówić z punktu widzenia tych elementów pozytywnych. A ma do czynienia, co będzie miał do czynienia z dwoma potężnymi resortami. W wielu wypadkach będzie musiał porządkować ten bałagan po swoich poprzednikach. Chyba, że uzna, że, że to jest rzecz, którą należy tylko i wyłącznie wzmacniać i kontynuować. Ale dla mnie ważniejszym było to, jak rozwiąże problemy finansowania oświaty jak rozwiąże problemy tej natury materialnej, oświaty i szkolnictwa wyższego. Co będzie miało do zaproponowania i rektorom i studentom? Które z elementów reformy pana ministra Gowina będzie... Wzmacnia, a który będzie próbował, nie wiem, wręcz eliminować, bo, bo to jest ważne. No dzisiaj no, niestety nie mamy uczelni, które byłyby w pierwszej setce, czy nawet dwusetce, I, i to jest ważne. Wiele działań Gowina, aczkolwiek budziły emocje, naprawdę zmierzały do podniesienia prestiżu tych uczelni. Więc pytanie, czy pan minister będzie to realizował, czy będzie próbował, jak wszyscy jego poprzednicy, hmm, pokazać, że mamy o to do czynienia z reformą edukacji wersji ministra Czarnka, która to reforma edukacji jest absolutnie nikomu, nikomu naprawdę niepotrzebna. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, co się w tej chwili dzieje w szkołach w związku z pandemią koronawirusa. Miesiąc temu słyszeliśmy, że wielu nauczycieli, zwłaszcza tych starszych, korzysta z możliwości pójścia na roczny urlop. Niektórzy odchodzą, bo po prostu się boją. Z drugiej strony słyszymy, że coraz więcej rodziców nie wysyła swoich dzieci do Szkoły z tego samego powodu. Boją się transmisji wirusa, boją się, że dziecko samo zachoruje i przyniesie koronawirusa do domu. Jak, jak to wygląda z perspektywy Związku Nauczycielstwa Polskiego? Z, za, za moment o tym, ale jeżeli pan minister był pytany przez swoich promotorów o to, czy zechce być ministrem, to zakładam, że ktoś takie pytanie mu zadawał z czym ty przychodzisz do tego resortu, poza tym fatalnym bagażem, tym garbem ideologicznym, który na sobie dźwigasz. Jak rozwiążesz problemy związane z sytuacją materialną nauczycieli, o czym mówiliśmy, ale także jak zapobiec odpływowi nauczycieli z zawodu. Jak do, jakich zmian należy dokonać, żeby tych nauczycieli przytrzymać w tym zawodzie, nawet tych, którzy czują się zagrożeni. Jak wejść przez samorządy w zakresie finansowania zadań, ale także jak pomóc tym samorządom rozwiązywanie problemów, z którymi mają do czynienia. To Piątkowski się chwalił, że samorządy przez marcową pandemię wypracowały prawie półtora miliarda zysku, że tak powiem, więc mają pieniądze. No nic bardziej błędnego. Tu trzeba wesprzeć kwestię materialną po to, żeby samorządy mogły normalnie... Prowadzi tę edukację, odpowiadając na pytania i wyzwania nauczycieli. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że bardzo duża liczba nauczycieli, bo sądzimy, że to jest na poziomie około 20 tysięcy osób, to są osoby, które zdecydowały się odejść na wcześniejsze emerytury, na świadczenia kompensacyjne, bądź też które nie podpisały ponownych umów o pracę, lub wzięły urlopy do poratowania zdrowia. I to jest wyrwa, której się nie da zasypać, w ciągu nie wiem jednego czy dwóch dni. Związek zgłosił propozycję, aby zmienić ustawę o świadczeniach kompensacyjnych, czyli żeby nauczyciele będący na tych świadczeniach mogli jednak podejmować pracę w tym wymiarze 4-6 godzin po to, żeby zniwelować te problemy kadrowe, po to, żeby wyeliminować pracę nauczycieli w 6-7 szkołach w dwóch, trzech powiatach, czasami także ze strefy czerwonej. Nie ma na razie w tym zakresie chęci do rozmowy z nami, ale to są realne problemy. Ja tu widzę taką a do lekarzy i pracowników medycznych, którzy też nie powinni pracować w wielu miejscach, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby tak, przenosić koronawirusa. koronawirusa. No tak tylko że my mówimy, że to są realne problemy, z którymi minister musi się zderzyć i nie mówić, że ja to odkładam od kalendarza greka, tylko że to będzie dziś. Ten problem jest dzisiaj w szkole obecny. Rodzice coraz częściej korzystają z tej edukacji domowej i to także trzeba rozwiązać z, z punktu widzenia prawnego, ale także jej finansowego, coraz Większa liczba nauczycieli przechodzi w pracę hybrydową czy pracę zdalną. To są także problemy związane z pracą zdalną i z całym bagażem obudowy prawnej tego problemu. Coraz więcej szkół są, jest albo w hybrydzie, albo w edukacji zdalnej. Mimo, że liczba tych placówek w zdaniu ministra jest niewielka, to one jednak przerastają z każdym dniem. A więc tymi pytaniami... My wychodzimy do ministra i na te pytania oczekujemy odpowiedzi. Natomiast, broń Boże, nie oczekujemy jakiegokolwiek dyskursu o ym, tych celach, które określił pan marszałek Terlecki, mówiąc, że trzeba tutaj ściągnąć cugle i nadać jakby nowy kierunek podstawie programowej, bo mam wrażenie, że pan, nie, pan marszałek Terlecki nie czytał podstawy programowej, która istnieje pół roku. Yy, a jeżeli ją czytał, no to dlaczego ją wówczas akceptował, a teraz domaga się jakichkolwiek yy, zmian, więc... A jak pan rozumie właśnie te, te zapowiedzi? O, chodzi o to, żeby ta podstawa programowa była jeszcze bardziej patriotyczna, jeszcze bardziej narodowa, jeszcze bardziej uczyła dzieciaki, że tylko Bóg, honor i ojczyzna, natomiast LGBT to a, ideologia? No nie, no nie, nie, nie możemy, bo nawet przestrzeni publicznej posługiwać się tym fatalnym stwierdzeniem, że LGBT to, to ideologia, bo to jakby wzmacnia tego rodzaju przekazy. To, to w danym związku nauczycielstwa polskiego dzisiaj są wiele więcej realnych problemów, a nie nie oczekujemy, że my będziemy stwarzać czy kreować nowe, jakąś nową rzeczywistość poprzez dyskusję o podstawie programowej. Jestem przekonany, że pan minister nie ma bladego pojęcia, przepraszam za to określenie, co to jest ta podstawa programowa, jaka jest jej treść i jakie są rzeczywiste oczekiwania szkół, bo na pewno te oczekiwania nie mieszczą się w tych kategoriach zwerbalizowanych przez pana marszałka Terleckiego. Z drugiej strony, no, to będzie jedno z pierwszych pytań do pana ministra. Jeżeli on rzeczywiście będzie miał zamiar ten przekaz wzmacniać, mówiący o potrzebie nowelizacji podstawy programowej, ale ja jestem przekonany, że to są działania bardziej obliczone na taki efekt medialny, bo zaręczam, że podstawy programowej w tydzień się nie zmieni. To jest rzeczywiście bardzo długotrwały proces. Przypomnę, że pani ministra Anna Zaleska do sądu administracyjnego musiała być skierowana, bo wstydziła się tych autorów podstawy programowej. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gościem był Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ja już dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie odcinki programu na Bio.d.pl. Do zobaczenia.